Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z AR Memories of Old. Kontynuujemy z naszą przygodę, gdzie właśnie jesteśmy w lodowej kapliczce i szukamy, nie wiem, stwórcy, czy kurde, kolejnego z bogów, by odzyskać kolejną część pieczęci. Okej, czyli wyszedłem tutaj. Czyli jakkolwiek poszedłbym, to teraz muszę zrobić drugą bramę, jest od tej strony. Żeby wejść tam do góry i puścić ten pierwszy promień. Tak, 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 hopsa. Dobra, teraz muszę kliknąć w pierwszy. I ten pierwszy. Dobra, pewnie będę mógł się dostać teraz na samą górę, żeby puścić ostatnią część promienia. A, to jest jeszcze ta brama, okej. Ty, ale... Uła. Czyli dobra, jestem w punkcie wyjścia. Stąd przyszedłem. Tam poszedłem. Ty, bo teraz ja mam rozkminę. Teraz musiałbym jakoś przewalić ten... To... Czekaj, bo tak, tutaj przewaliłem to. Tak, na samą górę. Kurde, jeszcze raz sprawdzę, czy nie mogę tutaj jakkolwiek tam wskoczyć. Tak, tutaj jakby nie ma przejścia. Jest przejście, Boże, dał mnie. Ja mam, kurde, jestem nieinteligentny, nie? Tak, jest tam też tamta strona, zobaczcie. Tak, otworzyłem tą drogę. No dobra, to wracamy. Ty, ażem skichał, nie? Bo tędy nie przejdę pewnie. Nie, to muszę niestety tamtędy. Dobra, ogarnąłem, tak? Hopsa, la 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 la. No dobra, to czyli musimy iść tutaj w prawo, jak dobrze pamiętam. Ta, bo to lewo otwiera ci drogę do tego głównego, a ta ci otwiera do tego właśnie miejsca. Jezu, to przerażające główienko, nie? Znowu mi ciarki przechodzą, jak to widzę. Ty, patrzcie. Bo ja szedłem do góry, a patrzcie, tam też coś jest. Ty, tam też coś jest, ale tam nie dojdę. Chyba, że... Czekajcie, jest chyba pomysł, żeby tam wejść. Nie, po jej głowie nie dam rady skoczyć na tamto. Kurde, chyba, że z góry gdzieś. Ha, bo tam czuję, żeby było jakieś przejście dodatkowe. No, ale mniejsza. A może stąd to jest to przejście? Dobra, nie będę ryzykować. Lećmy dalej. Chyba najbardziej skomplikowana z tych wszystkich i dróg, i jaskiń. Dobra, to jest to miejsce, tak. A my musimy iść tam, żeby otworzyć to na górze. Znaczy, otworzyło się dla nas. Co jest dalej, zaraz zobaczymy. A kolejny kryształ, znaczy kryształ. Tak wygląda trochę niczym kryształ. O kurde, otworzyła się główna brama.
To chciałem słyszeć. No dobra, to teraz mogę skoczyć tu w dół. San. Dobra, zobaczmy ostatniego boga. Zorze też mamy. Pięknie. Wielki wieloryb. Podejdź bliżej, ma bohaterko. Nie jesteś z... Nie... Zmierzę ci piór. Nie zwierzę? Jestem strażnikiem granicy. Chronię ten świat przed wiecznością. Poświęciłem wiele lat na zapieczętowanie szczelin, które zagrażają temu światu. Teraz, kiedy wiara twoich ludzi we mnie osłabła, moje moce prawie zanikły. Niewiele zostało z pierwszego snu wielkiej twórczyni snów. Snu, który jest naszym domem. Czy wiesz, że w pierwszym śnie narodził się Stwórca? Wy, maleńcy ludzie, byliście jego jedyną słabością. Istniejecie, ponieważ Stwórca połączył swoje serce z waszymi, ale wasze serca przepełniły się pustką. Przestraszone pustką toczącą się jego samego, Stwórca wyrwał potwora pustki ze swojego serca. Ale z czasem wiele się zmieniło i teraz widzę przed sobą młodą bohaterkę, człowieka. Posłuchaj, bohaterko, to moje ostatnie słowa. To jest ostatni fragment, który dała nam Karach. Została ci ostatnia misja. Zanieś wszystkie fragmenty do latarni na południu, gdzie twój lud rozbił obóz. Tam dowiesz się, co masz zrobić dalej. Wszystko zależy od ciebie teraz, mała bohaterko. Ostatni fragment i wiem, która to wieża. Ja pierdzie, wszyscy ci bogowie uśpieni poznikali. Dobra, widzieliśmy potwora już w pełnej postaci. Mauzoleum lodu. Teraz musimy wracać do swojego obozu. Dobra, dach świata. Dobra, czyli wracamy teraz całą drogę do domu. Dobra, trzeba wlatywać w nurty, będzie nam szybciej się lecieć. O Jezu, upierdzieliłem się. Aj, prawie, że jakbym nie poleciał do góry, to bym przeleciał to. Dobra, lecimy do obozu. Nie ma czasu do stracenia. Jestem tutaj od jedzenia. Takie małe tytuły są przyjemne, nie? Przesmyk króla. O, widzicie? Profesjonalny przesmyk to był z mojego wykonania. Obóz mieliśmy tutaj. Dobrze mówię? Czy tutaj? Cholera, nie, tam na lewo. Dobra, dobra, dobra. Już mi się pierdzieli. Dobra, lecimy przez pustkę. Ach, tym jest życie, nie? Piękne. Naprawdę, nawet nie mam ochoty nic mówić, po prostu wczułem się w tą piękną atmosferę. Jest osada. Dobra, włóżmy te trzy kawałeczki. Dobra, cyk. O, jest cała nasza drużyna. O, jest nawet koleżanka, dziewczynka nasza, której nie znaleźliśmy.
Dobra, każe mi lecieć w tamtą stronę. Dobrze mówię? Ta, w tamtą, dobra. Tylko najpierw porozmawiajmy tutaj ze starszyzną i wszystkimi. Żegnaj, Auk. Mam nadzieję, że wkrótce się znów się spotkamy. Bądź błogosławiona, młoda pielgrzymko. Nie wiem, co się dzieje, ale sądzę, że ma to związek z tobą. Podążaj za światłem do kapliczki Stwórcy. A, Stwórcy, no tak. Auk, wszystko w porządku, moje dziecko? Ten tekst jest łudząco podobny do innego, który przeczytałem. Latarnia błyszcząca oślepiającym światłem. Przynajmniej nie jest to kolejny podział. Jak go nazwaliśmy? Większy podział? Obawiam się, że twoja pielgrzymka nie kończy się tutaj, choć dotarłaś dalej niż ktokolwiek wcześniej. Ze względu na to, co czeka ci na końcu twojej drogi, jestem pewny, że wrócisz bezpiecznie do domu i będziesz mieć wiele historii do opowiedzenia. Odkryłaś już tak wiele. Nigdy nawet nie śniłem o tym, że dowiem się tyle o starożytnych i naszej przeszłości. Idź, dowiedz się, co cię tam czeka, gdzie wskazuje światło i proszę cię, uważaj na siebie. I dziewczyneczka nasza. Auk, co się dzieje? Dokąd lecisz? Wróć tu jeszcze. Jak wrócisz, to musisz mi wszystko powiedzieć. Żegnam was z mojej kompanii. Lecę stąd. Do kapliczki Stwórcy. A ten problem mnie zabije? Nie. Już myślałem. Mogę wyrównać lot? Dobra, użyjemy teraz myszki do wyrównania lotu. Ty, to wszystko to jest bujda, patrzcie! Dobra, lecimy, lecimy, nie bawimy się. Jestem niczym Feniks z popiołów. Chyba kapliczka jest otwarta, zobaczcie. A może w tej kapliczce Stwórcy jest tutaj potwór pustki? I puf! Boże, mam ciepło, ciemno w pokoju, zapomniałem sobie włączyć lampek. Naprawdę smrocznie, klimatycznie bym powiedział nawet. O, cholera jasna. To miejsce przypomina bardzo... Boże, właśnie. Chciałem to mówić. A, to jest ten potwór, to jest to miejsce, to jest to dokładnie miejsce. Z tyłu nas będzie potwór pustki. Czy powinien być, co? Jest dobra, trochę inaczej niż na filmiku. Światło nas teraz prowadzić będzie. Poczekaj, Auk, wysłuchaj mnie, znasz mnie? Jestem Karach, nie mam dużo czasu, ale postaram ci się wszystko wyjaśnić. Jesteś krwią z mojej krwi. Kiedyś Stwórca wypełnił mnie swoim światłem, swoją nadzieją i marzeniami, swoją mocą. Było to w czasach Wielkiego Podziału. Ta moc jest również w tobie, Auk. Ochroniła cię przed potworem pustki. On jednak urósł w siłę. Będę cię chronić, ale nie mamy dużo czasu. Zaraz wejdziesz do więzienia potwora pustki. Znajduje się ono przed naszym, poza naszym światem. Tam moja moc nie działa. Chodź za mną. Boże, strasznie brzmi. Ja mam za to iść. Boże, czy to jest koniec? Nie wiadomo, może być już koniec. Hopsa, hopsa. Ciągnij dropsa. Hehehe. Nie, dobra, to było bardzo smutne. To było smutne. Prowadź mnie, światłości moja. Rozumiesz, Miałk? Jestem wspomnieniem samej siebie. Opuściłam latarnię i wkrótce zniknę.
Tylko tu i teraz mogę z tobą rozmawiać. Nie ma już odwrotu, to nasza jedyna szansa. Pod nimi ludzie zamknęli swoje serce przed potworem pustki, ale to nie wystarczyło. Potwór już prawie wyrwał się ze swojego więzienia. Nie powstrzymamy go przed pożarciem naszego świata bez ciebie. Możesz położyć temu kres, co rozpoczęło się dawno temu. Ej, może siebie poświęcić, to będzie smutne wtedy. Przepraszam cię, tak wiele chciałbym ci opowiedzieć, zadać ci tyle pytań, ale nie mamy czasu. Nie mogę to ci dłużej towarzyszyć, reszta zależy od ciebie. Wkrótce przekonasz się, kim naprawdę jesteś. Te drzwi poprowadzą cię do wymiaru między naszym światem i wiecznością. Za nimi znajdziesz potwora pustki. Musisz dokończyć dzieło Stwórcy i połączyć to, co zostało rozbite. Wierzę w cię, Auk. Niestety więcej już się nie spotkamy. Będę czuwać nad tobą ze wszystkich sił. Wierzę w ciebie. Otworzysz drzwi pewnie i znikniesz. Czekaj, okay. Jak się coś jeszcze będziesz gadać? Ja mam tam iść. To naprawdę jest dobry pomysł. Mam świętą rękę teraz. Świętą dłoń. Czy coś w końcu będzie mogło mnie tutaj zabić? Nie ma światła. O cholera, to jest takie miejsce jak na naszym wspomnieniu? No może nie aż tak, ale czuję, że to jest tutaj. Ja nie chcę tu iść. Jezu. Przeżyjące miejsce. Czemu jest tak ciemno? Ja nie mam światła w pokoju, dlatego mi jest tak strasznie. Jest. Koniec Forgotten Key, dobra. Ojej, mamy koniec naszej krótkiej, ale zaraz jej ciekawej przygody w tym świecie. Jak widać, uratowaliśmy świat. Jest jasność, jest równowaga, jest koniec. Miło było dla was nagrywać tą serię. Nie wiem, co się stanie po napisach, więc kurde, czy te napisy są takie wolne. A, special thanks. Nie wiem, czy będą długie. To nie jest jakaś wielka gra, więc nie sądzę, że robiło to jakieś, nie wiem, masa osób. To nie jest niczym Assassin i inne gry, jak zawsze czekam na tych napisach czasem naprawdę długo. To pewnie się skończy. O, jest już koniec. Zobaczmy. Dalej. Jednak. Russian. Zobaczymy, kto polskie przetłumaczył. Czemu jesteśmy tak nisko? Michał Tosza. No dobra. Co mogę powiedzieć o tej grze? Na pewno ciekawa historia, nie walczyliśmy z żadnym bossem sami z siebie. Miło było przez ten świat przejść, dowiedzieć się czegoś. Lubię takie gierki, tak czy tak. Są takie przyjemne, takie wiecie, na chwilkę, na taki wieczór. Ciemny wieczór, dla mnie dwa. Dwa wieczory. Trochę
Trochę może być czy i relaksacyjna, ale bym mógł też powiedzieć, czy nostalgiczna. Widzicie, zniszczony świat, odkrywaliśmy go, co się działo. Właśnie pustki, potwór pustki, można by go inaczej interpretować jako to, co mamy w sobie, nie? Że to wszystko to jest to zło. I ten świat był takim odwzorowaniem tego, co my robimy ze światem. I Jezu, jakie napisy brzydkie. Coś takiego, wiecie, zmienione znikąd. I po prostu o to mi chodzi, że trochę to instruuje nas przez to, tym, jakimi ludźmi jesteśmy. Boże, już pierdziele bez sensu, ale to są moje mniemanie. Mniemania o grze. Ale jedyne, co widzę, to brudny monitor, jaki mam. Tak, to mi na pewno pomoże. I koniec. Do zobaczenia do kolejnych serii z gier, które będą na kanale. I mam nadzieję, że więcej będzie takich, tego typu gier. Cześć!